No hej, witam się z Wami dnia następnego. Wiecie co, jak wczoraj wróciłam, to mnie tak głowa bolała, że już nie poszyłam. No ale zrobiliśmy obiadek, zjedliśmy. Ja się w miarę zrelaksowałam, to znaczy wiecie. No i to był moment, kiedy wzięłam tabletkę. Nie wiem, czy wiecie, czy nie wiecie, staram się tabletek nie brać, ale tak mnie ta głowa bolała od rana, że no po prostu utrudniała mi życie. Więc sobie wzięłam tabletkę i tak sobie posiedziałam, coś tam sobie pooglądałam, z dzieciakami pogadałam, coś tam Tymonowi zadanie pomogłam zrobić. No i tak minęło do wieczora, a później głowa mnie przestała boleć, dzieciaki pozasypiały, głowa mnie przestała boleć. Znaczy, nie że zależność, żeby nie było. I siedziałam do prawie drugiej. No. I wstyd się przyznać, ale siedziałam, oglądałam YouTube i grałam na telefonie. W takie, wiecie, no, minigierki. Zbijałam arbuzy. No i dzisiaj rano Krzysiek pojechał do pracy, ale się wrócił, bo okazało się, że dzisiaj nie pracują. A że Krzysiek ma 2 godziny drogi do pracy, no to on się dowiaduje, że nie idą do pracy zazwyczaj, kiedy już jedzie. No, tak jest. No, nie zdążył, żeby przyjechać, żeby dzieci do szkoły zaprowadzić, żebym ja nie musiała się zrywać, więc ich zaprowadziłam. No i teraz, jak widzicie, prawie jest w 2:30. Krzysiek mówił, że właśnie to ty ich zaprowadź, bo ja nie zdążę, a ja pójdę po dzieci. No, i wiecie co? Ja przyszłam z tymi dziećmi, znaczy zaprowadziłam dzieci, poszłam do Morrisona, tak na szybko kupić dwie rzeczy, wróciłam i poszłam jeszcze spać. Więc coś po prostu jest takiego, że. No i oczywiście, jak się obudziłam, to też mnie głowa bolała. No. A więc widocznie tego trzeba było mi. No i tak naprawdę śniadanie jadłam o pierwszej, zjadłam śniadanie, napiłam się kawy. No i teraz się biorę za dokończenie spodni, bo spodnie mam już skrojone. Zobaczcie tutaj. Oczywiście to jest lewa strona i teraz będę to wszystko zszywać. No i prawdopodobnie jutro zawiozę spodnie koleżance, przy okazji scrunchies zawiozę drugiej koleżance, bo obydwie są z okolicy, więc no bym zawiozła. No i tak, no biorę się za pracę. Aha, no, chciałam powiedzieć, co mnie jutro czeka, bo coś mnie jutro czeka. No właśnie to rozłożenie rzeczy mnie czeka. Może wam trochę coś pokażę, kawałek podróży. O, ja jak jestem w Newcastle, to zazwyczaj coś tam nagrywam. No, załączyłam sobie do szycia vloga Ewelki. Macie tutaj napisane. Ewelka zmieniła nazwę kanału, teraz się nazywa Ewella Sunshine Direct. Direction, sorry. Ewella Sunshine Direction. Boże, ona takie po prostu trudne nazwy wymyśla. Tak, Ewelina, trudne nazwy wymyślasz. No. Możecie sobie do Ewelki zajrzeć. No. Ja to w ogóle jestem faja, bo ja jak robiłam tego, bo jak Ewelina robiła live'a, no to ten wspomniała o moim kanale. Jak tam zobaczyła, że jestem, to wspomniała o moim kanale na swoim live'ie, żeby do mnie ludzie zaglądali. Ale jak Ewelka się u mnie na live'ie pojawiła, to jakoś mi to wyparowało z głowy. Ale bo ja się skoncentrowałam na jakimś innym temacie, bo o czymś tam ona mi tam napisała, coś ja jej odpowiadałam, i już później w rezultacie zapomniałam. No, zaaferowana tematem, zajęta tematem, po prostu. Gdzieś mi tam wyleciało z głowy, że no fajnie by było powiedzieć, żeby ludzie do niej wpadali, nie? No. Także, no taka mfaja. No i proszę Państwa, praca skończona na dziś. Co to takie niewyraźne? O, najpierw pokażę Wam. Tutaj mamy w środku haremki. Te haremki widzieliście, a ja Wam tu muszę pokazać, czekajcie. No, haremki są tak spakowane. Tutaj z tyłu coś mamy? Nie, nic nie mamy. Tu są haremki. Tutaj są też haremki. Tutaj z tyłu mam rachunek, więc nie będę wam pokazywać.
Tutaj mamy wizytóweczkę. Akcent polskości, bo to dla Polki idzie. I tutaj gratis oczywiście dołożyłam gumeczkę. No, i to tutaj sobie będzie w torebce. Drugi drugie zamówienie mamy tutaj. O, proszę bardzo. I tutaj, jak widzicie, tu też jest rachunek w środku włożony. Jak widzicie, to są. Nie będę wam tego za bardzo wyciągać, bo trochę to się na ten tego wałam, żeby wsadzić, żeby spakować. Tutaj mamy set, czyli zestaw scrunchies dwóch, tych kolorowych, oraz zestaw scrunchies zielonych. O, muszę tutaj lepiej włożyć, bo mi trochę wypadła. Ok, no i tutaj też jest dla Polki, więc akcent polskości, wizytówka, a jako gratis dołączyłam ten oto woreczek. I tu mamy trzecie zamówienie. Tu mamy trzecie zamówienie i to są poszewki z dyniami dla Adelki. Nawet napisałam dla Adelki. No i oczywiście, tradycyjnie, akcent polskości. Dziękuję z serduszkiem. I tutaj oczywiście oprócz poduszek Adelce dołożyłam z mojej nowej kolekcji scrunchie. Z nowej kolekcji scrunchie. Tak, tego jeszcze nie ma wzoru, więc na pewno się ucieszy, bo ona bardzo lubi scrunchie. Więc jest oto. Teraz tak, jeśli chodzi o te dwa zamówienia wcześniejsze, ja dziewczynom po prostu zawiozę do domu. Tak, zawiozę im do domu, przekażę komu mam przekazać i. A może się wam pokażę? Jak ja wyglądam? No tak wyglądam, no wieczornie wyglądam, no wieczornie. Tak, jeśli chodzi o te dwie pierwsze. Paczki, to je zawiozę i dziewczynom dostarczę do domu. I jak już je rozwiozę, to jestem wstępnie umówiona z Adelką. Ona mi jeszcze do godziny potwierdzi, akurat ja sobie pójdę wziąć kąpiel. I jak ona mi to potwierdzi, to jutro idę z Adelą na kawę i na kawie dostanie to. Bardzo się ucieszyła, bo ona bardzo chciała już. Ona już chciała w zeszłym roku te poszewki. Znaczy w zeszłym roku. To już było dawno po Halloween. My się dużo później poznałyśmy, więc no i czekała na Halloween. Tak. No i zaproponowałam jej, że skoro i tak jutro jadę do Newcastle, więc możemy się zobaczyć na kawę, bo dawno się nie widziałyśmy i wezmę te poszewki przy okazji. Bardzo się ucieszyła i ja mam nadzieję, że mi potwierdzi, że się zobaczymy. Jak nie, no to przy innej okazji. No i ja się bardzo cieszę. Bardzo się cieszę. Bardzo owocny dzień dzisiaj był, mimo że wstałam, o której wstałam. No widzicie, czasami można sobie dłużej pospać. A i tak się wykona swoją pracę, bo nie powiem, trochę się dzisiaj napracowałam. No, samo uszycie tych spodni, przygotowanie ich, wyprasowanie, odświeżenie, w sensie one są świeże, tylko jeszcze w sensie takim, że mimo wszystko trzeba to przygotować, ładnie wyprasować, ułożyć, poskładać, zapakować, wypełnić rachunki, jeżeli są do wypełnienia, ładnie spakować i no, trochę pracy. Także nic, idę się kąpać i widzimy się jutro albo w Newcastle, albo w drodze do Newcastle. Trzymajcie się. No, dla mnie dobranoc, dla was nie wiem. No i trzymajcie się, hej.